zdobyć Moskwę. Marek Urbański nie mógł i stąd jego decyzja odwrotu. Paweł Wieczorkiewicz. Piękne i bestia. Heinz Guderian, generał niemiecki, powszechnie uznawany za ojca Blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej. We wrześniu 1939 roku, dowodząc 19. Korpusem Pancernym, uczestniczył w wojnie przeciwko Polsce. Wielokrotnie przeciwstawiał się koncepcjom militarnym Hitlera. Proponował zmiany strategii wojny ze Związkiem Radzieckim. O Pawle, ciekaw jestem, co powiesz o Guderianie. Wspaniały dowódca wojsk pancernych, tak? Z kampanii polskiej. Można by mieć tutaj drobne zastrzeżenia, na pewno rewelacyjne w kampanii francuskiej i nagle dymisja w grudniu po kontrofensywie sowieckiej pod Moskwą. Czy rzeczywiście Guderian mógł zdobyć Moskwę? No, zadajesz pytanie jakby z innego cyklu. Nie mógł. I stąd jego decyzja odwrotu, za co zapłacił dymisją, była uzasadniona. Nie miał żadnej potem siły w tym konkretnym momencie, wcześniej tak. Ale zastanawiając się, kim był Heinz Guderian, bo przypomnijmy, potem długi okres niełaski, ale no potem... i powrót do łaski. 4 rok do najwyższych łask, szef sztabu generalnego wojsk lądowych, czyli w gruncie rzeczy generał, który prowadził kampanię na wschodzie w latach 44-45 do marca. Do marca, tak, bo potem zdaje się ponownie popadł w niełask. Wydał bardzo sugestywne pamiętniki poza książkami ściśle wojskowymi i pamiętniki dość dziwne, skażone pewną manierą, według której pisało wielu niemieckich generałów. Oni by wygrali wojnę, gdyby nie Adolf Hitler. Guderian rozstawia strzałki na mapie w 44 roku i obmyśla, pisze o tym, wierzy w to. Wspaniałe taktyczne operacje w sytuacji, w której klęska była nieuchronna. W 1944 roku Niemcy nie mogły wygrać wojny, bo nie mogły nawet marzyć o rozejmie. Tak, ale głównodowodzący mógł zyskać nieśmiertelną sławę, tak jak na przykład Napoleon za kampanię roku 1914. Tak, i to jest chyba podobne trochę zjawisko. To jest zresztą oficer starej, dobrej, pruskiej szkoły. Pamiętajmy, jedna rzecz się nam podoba, czy nie, on bronił swojego kraju też. Już w 1944, tak. Natomiast problem pociągnę dalej. Pytanie, jak mówisz, nie z tej serii, nie z tej opowieści. Czy w związku z czym odwołanie Guderiana, z hukiem zresztą dużym, nie miało z punktu widzenia Niemiec negatywnego wpływu na dalszy przebieg działań wojennych w Związku Radzieckim, zwłaszcza w największej bitwie pancernej pod Kurskiem, gdzie tego Guderiana zabrakło? Nie, no miało niewątpliwie. Guderian był jedynym oficerem sztabu generalnego niemieckim, bo wbrew pozorom byli to dobrze wychowani, spolegliwi ludzie, mogli wzruszać ramionami, ale znosili wybryki Führera. Guderian potrafił się z Hitlerem kłócić, ba, jest taka wiekopomna scena, w której wrzeszczy na Hitlera i Hitler znosi to. No tak, a poza tym Guderian znał się na wojnie pancernej. Tak. No był jej ojcem, tak, teoretykiem. Dlatego brak Guderiana pod Kurskiem wydaje mi się interesujący. Niemcy zawsze były ojczyzną poetów, naukowców i wojskowych i obok takich nazwisk jak Clausewitz, Moltke, to niewątpliwie Guderian to jest ścisła czołówka niemiecka, czyli światowa. Piękne i bestia. We'll be right back.